Odkrywanie tajemnic żubra. Żubr jest jednym z ostatnich przedstawicieli pleistoceńskiej megafauny, która niegdyś przemierzała obszary Europy. Od początku działalności Instytutu Biologii Ssaków Pan żubr był jego flagowym gatunkiem. Dzięki badaniom prowadzonym w IBS Pan białowieska populacja żubrów jest jedną z najlepiej zbadanych populacji dużych roślinożerców na świecie i jedyną populacją żubrów objętych tak kompleksowym programem badawczym. W projektach dotyczących żubra IBS Pan stosuje najnowsze i najbardziej zaawansowane metody badań naukowych. Badania z zastosowaniem telemetrii, najpierw naziemnej, później GPS, były jednym z pierwszych zastosowań tej metody w badaniach ekologii ssaków. Na początku XXI wieku w IBS Pan zainicjowano nowe badania nad tym gatunkiem z zastosowaniem nowoczesnych metod datowania radiowęglowego, metabarkodingu, analiz stabilnych izotopów, mikrośladów starcia uzębienia i kopalnego DNA. Otworzyły one międzynarodową debatę naukową nad historią ewolucyjną, ekologią i ochroną żubra, ale też zrewolucjonizowały postrzeganie gatunku i podejście do jego ochrony. Udało się prześledzić czasowe i przestrzenne zmiany występowania żubrów oraz odtworzyć dietę żubra w okresie ostatnich kilkunastu tysięcy lat. To unikatowy w skali światowej przykład interdyscyplinarnych badań nad zagrożonym gatunkiem. Jednym z efektów pozyskania nowej wiedzy na temat żubra było zaproponowanie koncepcji gatunku uchodźcy, dla której żubr stał się gatunkiem modelowym. Gatunki takie nie mają dostępu do środowisk optymalnych, czyli najbardziej im odpowiadających, w wyniku działania różnych czynników, w tym głównie działalności ludzkiej, zostały zepchnięte lub są ograniczone do siedlisk dla nich nieodpowiednich. Ma to oczywiście konsekwencje dla ich przetrwania. Żubr, morfologicznie przystosowany do środowisk otwartych, w przeszłości w takich obszarach występujący i współcześnie wyraźnie je preferujący, okazuje się nie być królem puszczy, jak zwykliśmy go nazywać. Jego wprowadzenie i sztuczne utrzymywanie w środowiskach leśnych, które nie zapewniają pokarmu dla tak dużego roślinożercy od późnej jesieni do wczesnej wiosny, ma szereg negatywnych konsekwencji. Żubry nie mogą w sposób naturalny wybierać odpowiadających im siedlisk. Wymagają zimowego dokarmiania. Nie dość, że jest drogie, to naraża żubra na ryzyko większego zapasożycenia i przekazywania sobie nawzajem chorób. Prowadzi to również do uzależnienia żubra od opieki człowieka, jest zatem dalekie od światowych standardów w ochronie gatunków. Koncepcja gatunku uchodźcy została wdrożona przez środowisko naukowe i stała się narzędziem w ochronie gatunkowej, doprowadzając do identyfikacji wielu gatunków uchodźców na wszystkich kontynentach i zrozumienia, dlaczego tradycyjne metody ich ochrony dawały słabe efekty. Wynikiem prawie 70-letnich badań nad tym unikatowym gatunkiem w Instytucie jest ponad 100 publikacji naukowych, w tym kilka książek, na czele z monografią gatunku oraz strategią jego ochrony, opracowaną pod egidą Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Najnowsze badania rozpoczynające się w Instytucie z zastosowaniem fotogrametrii, skanowania 3D, analiz w bliskiej podczerwieni i genomiki pozwolą na odkrycie w najbliższych latach nowych tajemnic dotyczących żubra.